Twinkle, twinkle, little star, how I wonder what you are. Up above the world so high, like a diamond in the sky. Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, cześć i czołem, boom, headshot, przekrwionymi oczyskami, z przerażonymi pyskami. Witam was, kochani, bardzo serdecznie. Patryk Rojerojewski, Roy Playing Games, horrorę we wtorek. Eyes, the horror game. Kolejna, jedna z wielu, już sobie to ładnie, skrupulatnie notuję, polecanych przez was gier pod jednoodcinkowe nerwów jebacze. Co ja patrzę oczami, zobaczymy. Chyba taki klimat Neverwinter, nie wiem, czy przyznacie mi rację, podobne logo, ale pospiesznie. Wchodzimy w świat gry. Bardzo nie teraz. No, Kungalian back and front door. Anything else? O kurde. Musieli zrobić jakąś mapę. Dobra. 12 toreb z hajsem, by dostać się do wyjścia. Będziemy musieli się też ukrywać bądź uciekać, a także monitorować stan staminy i zostawiać je na podbramkowe sytuacje, a także używać mapy i oczu, by poruszać się bezpiecznie. Okej. Slenderowy klimat, nie powiem, trochę mi brakowało motywu. Trochę ociężale chodzimy, wam powiem. Oczywiście w grę możecie zagrać z linku w opisie. Okej. Już dwie. Mapka. Okej, sympatycznie. Tu wychodzimy. Aha, czyli po prostu popychamy drzwi. Tam były schody. Co było tutaj? Aha, czyli tu wejdziemy dopiero jak znajdziemy wszystkie. Czym się uruchamiało to oko? Nie. A, nic, dobra. Tu coś mamy. Jest. I kolejne. To wszystko? A nie. Dobra, 5 z 12, jak na razie nieźle. Silnik Unity jest dosyć fajnym silnikiem takim, żeby stworzyć coś wesołego. Dobra, dobra, już mi się podoba. Wściekły piekarnik, ale dobrze. Czyżbym obserwował coś, co mnie goni? Tutaj mieliśmy ten schowek. What the fuck? Dobra. Nie, dobrze, dobrze, jest spinka. What the fuck? Co to jest?
razy idźmy niżej. Nie ma sensu na razie biegać niepotrzebnie. Jezu Chryst. Dobra, tam coś się ładnie tli. Coś mnie goni. Dobra, to spierdzielamy. Dobra, tam coś jest. Jest. Ja! Jezu! Kurje, jaka morda zaś! Nie ma, już bym miał jeden do przodu, no! Chyba, że... Dobra, jeszcze nie znalazłem. Dobra, tu jest. Już w sumie wiemy. Tak z daleka to jeszcze luzi, a tak z nienacka to przerąbane. Dobra, tu nic już. Tutaj, czyli losowo są rozstawiane te paczki. Czyli nie ma tak, że mamy... Że tam na pewno była, to tu będzie i w ogóle super. Dobra, jest, 6. Okej, co mówi oko? Ku. Dobra, mniej więcej. Ja takiego! Nie, nie, nie. Nie! Z tej strony, z tej! Nie! Ile jeszcze wytrzymam? Albo od razu iść tam na dół. No nie, no tutaj... Wiem, gdzie one są. Serce pika. Ok, jakiś klucz, którego tu wcześniej nie było. Bierzemy. Mogłoby być więcej, nie obraziłbym się. Nie, on jest gdzieś, kurczę. Na pewno na dole. Tutaj była cisza. Dobra. Teraz tu. 5, ale już na tym etapie miałem nawet 6. Dobra, jest nowe oko. Dobra, jest gdzieś, nie wiem gdzie. Ale wydaje mi się, że gdzieś u góry, bo na dole nie było tych elementów. Jest. Jest. Jest kolejny. Tam coś przegapiłem. Nie! Tak blisko było. Ale jeszcze raz. Jeszcze raz. Już nie ma. Co mi się wydaje, że on nam w tym momencie nie otworzy tej klatki na dole. Bo chyba to o to chodziło. Tutaj z reguły niczego nie ma, zauważyłem. Chociaż, okej, cofam. Ok.
Okej, jakiś kompletny random, gdzieś coś u góry chyba jest. Może nie będę tutaj niepotrzebnie biegł. Tutaj nic. Dobra. No, patent fajny. Taki ulepszony. Zmodernizowany trochę Slender, nie powiem. Okej, jest 6. Coś słyszę. No tak. Wtedy miałem szczęście, bo miałem ten klucz. Ważne jest też tutaj poznać, kurde, tą mapę. Tu nic. Jakiś szczur. Dobra, to idziemy wyżej. Okej, uciekamy. Nie wiem, gdzie mnie to cholerstwo goniło. Jak zwykle. Latający screamer. U góry jeszcze nie byliśmy. Jestem naprawdę ciekaw, co tam... Nie! Dobra, zrobimy inaczej. Ostatni raz. Już wiadomo, o co w grze wchodzi. Już nic nie było. Idziemy od razu na górę. Okej, takie bajery. Żeby też pokazać, co jest dalej. Dobra, nowe dźwięki. Dobra, gdzie to... Fuck, to mnie goni! No właśnie. Jezu! Nie! Jestem zhajdowany, nic nie widzę. To minie. Ona tu nie wejdzie. Dobra, czekamy, aż emocje opadną. Poluzujmy trochę atmosferę. Naprawdę labirynt jest. Łota! Dobre jebaczysko. Dobra, widzę, że nadciąga. Tylko nie jest jeszcze zdecydowana, gdzie. Dobra, tu nie. Może tu. Tu na górę coś jest. Dobra, mapka narysowana, mniej więcej. Pod schodami nic nie ma, szkoda. Oto z reguły coś tam jest. Co będzie tutaj? Dobra, znaleźliśmy wszystko. No ale to i tak... Niewiele nam teraz da, mimo że wiem, gdzie generalnie iść. Spokojnie. Fuck, zabłądziłem. Dobra, tu się obsrałem. Czyli tu. Tak. Dobra. Nie! A już tam było blisko. Dobra, mi już wystarczy, kochani. Ale gra... Dobra, interesująca, zarówno pod kątem tej losowości umieszczenia przedmiotów, sugerowania się właśnie tym okiem, kiedy zbierzemy już takowe ze ściany.
I nie tylko właśnie ten poruszający się chory screamer z zakazaną mordą tej szmaty, tylko kilka innych takich horrorkowych, nerwówkowych motywów pokryło właśnie tych drzwi, częstących się elementów. Fajnie, fajnie, nie jakiś taki ultra straszny, ale trzymający w napięciu. Dziś tam ten kisiel cały czas towarzyszy. Dobra, dziękuję wam kochani, fajne polecenie, dzięki. No i do zobaczyska, do następnego. Trzymajcie, koń, serdeczna tarcza, hejas.